W tym momencie zaproszę na kolejne spotkanie. Spotkanie realizowane w ramach pierwszego Międzynarodowego Kongresu Regeneracji Miast Przemysłowych w Łodzi. I na scenę zapraszam panią Adriannę Rążewską-Kotyńską, dyrektor Centrum Sztuki Galeria L oraz Mateusza Zmyślonego, dyrektora kreatywnego Eskadry oraz organizatora Open Eyes Economy Summit i rozmowa zatytułowana Retrowersja na przykładzie Elbląga. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Będziemy z Adą mieli takie karkołomne dosyć zadanie, żeby trochę nadgonić czas, więc postaramy się wystąpić szybko i dynamicznie. Ale od razu uspokajam i Państwa tutaj zgromadzonych z nami na żywo na sali, z czego się niezmiernie cieszymy, bo w końcu od dłuższego czasu nie było takiej okazji, żeby mówić do czegoś więcej niż do obiektywu kamery, ale przy okazji oczywiście z całym szacunkiem pozdrawiam również miliony internautów na całym świecie. Opowiemy Państwu o retrowersji elbląskiej, o czymś, co ja osobiście uważam za coś absolutnie niesamowicie fascynującego i to będzie trochę inna historia niż pani Dorota tutaj przed chwilą atmosferę zrobiła, futurystyczną bardzo. My się cofniemy w czasie. Cofniemy się w czasie do 1576 roku aż. To był rok, w którym zapadła decyzja, która spowodowała, że w Elblągu przed wojną stała przewspaniała starówka, która składała się z ilu kamienic, Ada? Około 300 kamienic. Tutaj właśnie widać te kamienice, które powstawały na przestrzeni wieków. Widać, że były w różnych stylach budowane, w barokowym, manierystycznym, bądź też eklektycznym, z przełomu wieku XIX i XX. I to był ten piękny czas przed wojną, przed 1945. Tak, przed wojną wyglądało to mniej więcej tak, a tuż po wojnie wyglądało jak na tym slajdzie. Wszystko zostało zburzone. Klasyczna historia miasta, przez które przechodził front. Rosjanie użyli artylerii, zrujnowało się to wszystko. Natomiast ja jeszcze chciałem może dwa słowa dodać, skąd się taka fajna starówka, takie wielkie stare miasto z setkami kamienic w ogóle w Elblągu wzięło. Otóż tutaj nawiążę do tej decyzji z 1576 roku, bo to Stefan Batory podjął decyzję o tym, żeby skoro Gdańsk jako miasto, które obsługiwało 100% polskiego eksportu, był miastem niepokornym, nie chciał się z Polską ówczesną porozumieć, podjął decyzję o skierowaniu całego eksportu Polski, naszego kraju, ówczesnej Rzeczpospolitej, obojga narodów, do Elbląga właśnie. I Elbląg wtedy stał się portem, który obsługiwał cały biznes międzynarodowy naszego kraju. Stąd te kamienice. Później, podczas wojny, zburzono nam to wszystko i żeby było jeszcze bardziej dramatycznie i smętnie, cała elbląska starówka została następnie rozebrana, co zobaczymy na następnym slajdzie chyba. Dokładnie. Tutaj bardzo istotne jest też to, że ludność niemiecka właściwie zniknęła z Elbląga, natomiast Elbląg został zasiedlony. Troszkę zasiedlony, może wbrew woli mieszkańców, którzy tutaj przyjechali, po prostu oni zostali przesiedleni do Elbląga, także pojawiła się zupełnie nowa struktura społeczna, zupełnie nowa społeczność, która została właśnie takie tereny, do których tak za bardzo nie miała sentymentu. I po wojnie. Zobaczymy Gdańsk jeszcze, tak. Tak, i chciałam jeszcze powiedzieć właśnie, Elbląg nie był właściwie najbardziej atrakcyjnym miejscem, które należałoby odbudować, więc cała energia odbudowy Polski została skumulowana w innych miastach, między innymi w Warszawie, w Gdańsku i w tym momencie te fundusze, które jakoś zostały wygenerowane na tę odbudowę starówek, no właśnie to jest efekt tej odbudowy, tak? Starówki były rekonstruowane, chociażby w poziomie fasad. I na tą słowę chcielibyśmy zwrócić uwagę, na rekonstrukcję. W Warszawie i w Gdańsku dokonano odbudowy dokładnie mniej więcej tak, jak wyglądało to na zdjęciach sprzed wojny. Jest to kopia oryginału. Co więcej, żeby było to taką ciekawostką wsparte, te dwie kopie zbudowano z cegieł, które przyjechały pociągami z Elbląga, bo elbląską starówkę właśnie po to rozebrano do fundamentów, żeby odbudować gdańską i warszawską. Dokładnie. Niektóre miasta, takie jak Malbork, nie doczekały się rekonstrukcji ze względów między innymi finansowych, również dlatego, że podjęto się tej odbudowy nieco później i skończyły tak, jako bardzo przyjemne sypialnie, ale nie odtwarzające zupełnie staromiejskiego klimatu i nie generujące ruchu w obszarach staromiejskich. To jest tam w tle praktycznie przy tym pawilonie handlowym widać już zabudowania zamku, natomiast kto był w Malborku, ten widział, że tak wyglądała starówka. Ona była bardzo podobna w układzie do starówki elbląskiej i ten układ nawet został nieco zachowany, jednak zupełnie nie odtworzono tej funkcji, którą spełniała
spełniało Stare Miasto przed wojną. Gdybyśmy mogli się jeszcze na chwilę cofnąć do Malborka. Cofamy. W bardzo podobny sposób postąpiono w wielu miastach zburzonych podczas wojny. Podobna sytuacja ma na przykład miejsce w Kołobrzegu również. To wszystko kiedyś były hanzeatyckie miasta z piękną zabudową. No, za czasów PRL-u najczęstszą decyzją było właśnie zabudowanie wielką płytą. No i to oczywiście z perspektywy historii, architektury, urbanistyki tych miast jest takim dosyć dramatycznym losem. A Elbląg ten los ominął. Tak, ominął, ale na ominięcie tego losu Elbląg musiał bardzo długo czekać. To jest właśnie to, o czym wspomniałeś wcześniej, w 1955 roku. Była uchwała, która nakazywała właściwie posprzątanie zniszczeń wojennych i ona była realizowana właśnie w Elblągu. Wcześniej na tych zdjęciach widzieliśmy, że niektóre fasady kamienic się zachowały, ale to właśnie w tym roku zaczęto tę starówkę rozbierać i te cegły, ten budulec wyjechał do innych miast i został tam użyty, natomiast Elbląg został permanentnie wyczyszczony. Tutaj widzimy tylko jeden kościół, który się akurat na tym zdjęciu załapał i właściwie kształty kwartałów przedwojennych. I w tym miejscu się na chwilę zatrzymajmy, bo wiem, że czasu nie mamy za wiele, ale dosyć szybko i sprawnie nam idzie, więc chyba się wyrobimy. Więc ten budynek na górze tutaj, nade mną, to jest właśnie ten jedyny zachowany kościół. Ada jest dyrektorem instytucji, dyrektorką instytucji, która się w nim mieści. To jest Centrum Sztuki Współczesnej Galeria L. Zapraszam Państwa serdecznie do tego miejsca, bo ono jest jednym z najlepszych komentarzy do tematu retrowersji, o którym dzisiaj mówimy. Nie klikamy jeszcze. Ja urodziłem się mniej więcej w tym miejscu, trochę poza zdjęciem. Jako dziecko traktowałem ten cały areał, przestrzeń, a to nie jest cała ta przestrzeń, tego było jeszcze więcej, jako gigantyczny plac zabaw, taki labirynt, w którym bawiliśmy się w strzelanego. Fundamenty pozostawione, ogołocone tych kamienic, to było niesamowite. I potem przez całe moje życie, bo jako elblążanin z urodzenia przyglądałem się temu, co się działo później. De facto bezrefleksyjnie patrzyłem, jak urbaniści, mój tata był jednym z nich, dyskutowali w Elblągu o tym, co z tym miastem dalej zrobić, mając do dyspozycji taki niebywały, jedyny na świecie, pusty plac po całym centrum. No ta tęsknota w mieszkańcach się obudziła i mieli potrzeby odtworzenia jakiegoś takiego centrum, serca miasta. No i po tym wyczyszczeniu starówki zaczęły kiełkować różne pomysły, to jest jeden z nich. Na szczęśliwie niezrealizowany projekt, który po prostu miał miał właściwie prezentować budowę typowo modernistyczną, punktowce, funkcje skupione, pawilony handlowe i szkoły. Na szczęście zostały te projekty, nie zostały wdrożone i były oprotestowane przez ówczesną wojewódzką konserwator zabytków. A tutaj jest wspomniana Galeria L, która po wojnie wyglądała tak jak na tym zdjęciu po prawej, nie miała dachu i teraz coś przemysłowego. W sąsiedztwie Galerii L są zakłady mechaniczne Zamek, ogromne zakłady, które projektowały, w których wykonywano turbiny okrętowe. One prężnie działały w tym czasie, nawet przyjmując studentów na pierwszy rok Politechniki, sugerowano im, aby studiowali budownictwo morskie i potem oni byli przerzucani do Elbląga. I w latach 60. ci młodzi ludzie, którzy trafili do Elbląga, zaczęli pracować w Zamechu, mieli potrzebę stworzenia czegoś społecznego, kulturalnego, artystycznego. I plastyk pracujący w Zamechu, Gerard Kwiatkowski, Jürgen Blum, który z pochodzenia był Niemcem i został na tych terenach, zwrócił się do władz Elbląga o możliwość zaadaptowania tej galerii na pracownię plastyczną i tam własnymi rękoma przy współpracy z inżynierami stworzyli galerię sztuki. Na początku wyglądała właśnie tak, jak widać po prawej stronie. Niewiele lat później, w 1965 roku, odbyło się Biennale Form Przestrzennych i tutaj znowu mamy współpracę sztuki i przemysłu, bo te formy przestrzenne, do których projektowania zostali zaproszeni najbardziej znani artyści z Polski i z zagranicy, były tworzone właśnie w zakładach mechanicznych Zamek. I to jest całkowicie nie do wiary, bo słuchajcie, chodząc po Elblągu, do czego was zapraszamy, żebyście przyjechali do Elbląga i po prostu poszli na unikalny, jedyny w swoim rodzaju na całym świecie spacer estetyczno-architektoniczny. Wizyta w Elblągu urywa niejedną kończynę. I my oczywiście za chwilę na kilku slajdach jeszcze opowiemy, do czego doszło w Elblągu swego czasu. Wszystko to, czego nie zdążymy powiedzieć, znajdziecie w majowym numerze miesięcznika Architektura and Business. Można sobie PDF-a bezpłatnie ściągnąć
i przeczytać szczegółowo historię retrowersji, opisaną z kilku różnych perspektyw. Ta retrowersja, o której jeszcze kilka słów za chwilę, ona jest właśnie niesamowicie uzupełniona tymi formami przestrzennymi. To jest nie do wiary, ale to jest Abakanowicz. Ona stoi sobie przy chodniku. Nie wiem, czemu ktoś tego jeszcze nie ukradł, bo to jest warte parę milionów pewnie, no ale stoi. I jest to jedna z kilkudziesięciu form przestrzennych, które są w całej przestrzeni miasta, trochę historycznie ilustrując to, jak za dawnych czasów, za poprzedniej władzy, próbowano doprowadzić do dialogu między sztuką a robotnikiem. To jak to wyszło, można przyjechać samemu to oceniać, natomiast jest to absolutny unikat, a w miastach unikalność jest naprawdę bardzo ważna. No tutaj inspiracją pewnie była ta pusta przestrzeń, bo te formy były projektowane w takich założeniach urbanistycznych, więc one były konkretnie projektowane dla miejsc. No i teraz mamy moment przełomowy, ponieważ na szczęście dla Elbląga z tymi ruinami, z tą wielką łąką nic się nie działo. To stało puste i czekało. Jest 1983 rok, wiadomości elbląskie piszą: uwaga, budujemy starówkę. Dopiero wtedy. W tym czasie w Głogowie już trwała budowa retrowersji. Serdecznie zapraszam również do Głogowa. Tam zobaczycie, co się dzieje, kiedy retrowersję wykona się za wcześnie. W estetyce lat 80., 90. W Elblągu to wystartowało dopiero w 83 roku. Zaczęło się od największych wykopalisk archeologicznych w tamtym czasie na świecie, dzięki czemu wizytę w Elblągu zawsze polecam, żeby zacząć w Muzeum Archeologicznym. Niesamowite zbiory, które rozpoczynają spacer po Elblągu. Następnie warto przejść zygzakiem przez całą, i tutaj może wyprzedzę wydarzenia, odbudowaną nówkę starówkę, tak nazwaliśmy submarkę Elbląga, nówka starówka, i zakończyć ten spacer w galerii El Uady właśnie, bo wtedy to jest kompletna, piękna historia. Wykopaliska archeologiczne dały nie tylko niesamowite zbiory dla muzeum, ale dały też wiedzę na temat tego, jakie to miasto było wcześniej, czym było pierwotnie, i przyczyniły się do dyskusji architektów i urbanistów, którzy w Elblągu wymyślili retrowersję. Retrowersja jest dziś techniką wdrażaną w bardzo wielu miastach na całym świecie, ale to w Elblągu ją wymyślono i w Elblągu najbardziej chyba intrygująco została zrealizowana. Tutaj jeszcze istotne jest w kontekście poprzedniego slajdu, ale również tego, to że inwestorami, to były lata 80., byli mieszkańcy miasta. I oni na przykład, żeby pozyskać budulec i żeby pozwolono im realizować projekty, musieli przepracować 120 godzin na wykopaliskach. I to każdy musiał zrobić, po prostu musiał własnoręcznie kopać. Także tutaj też widać bardzo dużą determinację tych Elblążan, którzy własne pieniądze włożyli w tę odbudowę, przynajmniej w odbudowę pierwszych kwartałów. Dlatego wystawa, która w tej chwili można ją oglądać od tygodnia w Elblągu na ulicach, nazywa się Jak Feniks z popiołów, bo to miasto rzeczywiście z całkowitego popiołu samo rękoma mieszkańców się zaczęło wtedy, to co widać teraz na slajdzie, odbudowywać. Zespół budowlany budownictwa wielorodzinnego Stare Miasto przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Elbląskiej i Jaszczur. Pamiętam to z dzieciństwa. I naprawdę wtedy zaczęły się podnosić do góry pierwsze kamienice i trwało to 30 lat, bardzo powoli i bardzo dobrze, że tak wolno, ponieważ będziemy mieli teraz okazję zobaczyć, jak przez pokolenia, przez dekady zmieniały się fasady tych budynków, które powstawały na zasadzie dialogu przeszłości z przyszłością. W Elblągu pozwolono architektom interpretować to, co było wcześniej. Retrowersja po prostu polegała na tym, żeby uszanować siatkę ulic i obrysy fasad, ale dać poszaleć architektom za pomocą współczesnych materiałów, form, instynktu, gustów. I zobaczmy, co z tego wynikło. Dobrze. Tutaj są już przykłady retrowersji. W międzyczasie pojawi się slajd urbanistyczny. To są pierwsze realizacje. Oczywiście w tym momencie mogą się nie podobać, natomiast ja specjalnie wspomniałam o tym nawarstwieniu się różnej stylistyki w tym starym mieście, tym przedwojennym starym mieście, bo tak naprawdę dzięki temu, że mamy takie kamienice z lat 80., a potem zobaczymy kamienice nowsze, możemy w Elblągu obserwować taki rozwój myśli architektonicznej. No cały proces po prostu, bo tu widać, że interpretacja z lat 90. no przegrywa z oryginałem, prawda? Nie będziemy bronili tej retrowersji, aczkolwiek ona i tak jest ładniejsza od bloku z wielkiej płyty oczywiście i bardziej interesująca. Natomiast to jest tylko fragment procesu i fragment tego olbrzymiego miasta z klocków Lego, które później powstało. I patrzmy teraz, jak to było w czasie później. No tutaj moim zdaniem nowoczesność zaczyna wygrywać z przeszłością. I to jest niesamowite, jak one ze sobą gadają, te obrazki, te epoki.
I jakby dlatego serdecznie Państwa zapraszam do tego spaceru, bo to trzeba zobaczyć na własne oczy. Tego się nie da na zdjęciach pokazać. Tego jest dużo, to są setki kamienic, dosłownie setki kamienic odbudowanych współcześnie za pomocą tej filozofii retrowersyjnej i one dopiero po tym, jak się ułożą w całość, w cały ten urbanistyczny obszar, wytwarzają to wrażenie, które mnie osobiście absolutnie urzekło. To znaczy to jest jedyne w swoim rodzaju na świecie nowe hanzeatyckie miasto. Czyste, estetyczne, kolorowe, inne. No tutaj widać kolejne pierzeje, kolejne fragmenty zabudowy. Retrowersji, która praktycznie zbliża się już do końca. Zostały raptem 2 czy 3 kwartały i pierzeja nad rzeką Elbląg i będziemy mieli finał tej wielkiej, dziwnej budowy, która tak wygląda mniej więcej w zestawieniu przed widać już w tym momencie, że rzeczywiście jakby zagęszczanie kwartałów, skala zostało zupełnie odtworzone. Zresztą to podlega ochronie konserwatorskiej. Ten układ urbanistyczny to nie zawsze jest wyłącznie architektura. I myślę, że no, cel był taki, żeby oczywiście wybudować mieszkania, zbudować nowe usługi. W ogóle to było bardzo rewolucyjne, że usługi pojawiły się w parterach w latach 80. kamienic. I żeby odtworzyć klimat staromiejski, bo nie było takiej dzielnicy, która miała ten klimat, a okazuje się, że ludzie tego potrzebują, nawet jeżeli nie pamiętają tego pokoleniowo, bo nie byli w tym Elblągu i ich rodziny nie mieszkały tam przed wojną, nie pamiętają tego starego miasta przedwojennego. I tutaj też bardzo dobrze widać znaczenie w ogóle planowania urbanistycznego, bo pomimo tego, że nie ma tutaj poszczególnych perełek architektonicznych, to całość tworzy miejsce, do którego chce się pójść, w którym chce się przebywać. Tworzy przestrzeń, która jest celem spaceru. Jeszcze 10 lat temu nie moglibyśmy Państwa zapraszać tam, bo to był trup, to była dzielnica, w której się niewiele działo, a dzisiaj już spokojnie można zapraszać, ponieważ są knajpy, jest życie, chodzą ludzie. To jest naprawdę wspaniałe i bardzo spektakularne. Zerknijmy zresztą trochę teraz może do przyszłości jeszcze, na następnym slajdzie. Jeszcze, zanim dojdziemy do przyszłości, zanim dojdziemy. Sobie to skonstruowaliśmy. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że trzeba docenić też działania Departamentu Kultury, które jakby powoduje, że większość imprez teraz się odbywa na Starym Mieście po to, żeby tę potrzebę przechodzenia tam jeszcze trochę podbić. Tutaj jest Malbork, dalsze losy. W tle widzimy te bloczki, które pokazywałam na wcześniejszych slajdach, a tak zwany waterfront jest zabudowany właściwie w duchu retrowersji. Oni teraz jednak prawdopodobnie tęsknią za tym samym. Rekonstruowanie budynków jest to rzecz bardzo kosztowna i właściwie niezgodna z pewnymi zapisami na przykład karty weneckiej, czyli niezgodna z prawdą tak naprawdę architektoniczną. I tutaj widać, że to zdjęcie sprzed 2 czy 3 tygodni, co robi dalej Malbork, próbując prawdopodobnie zrobić to, co udało się Elblągowi, czyli odtworzyć pewien klimat. Tu widzimy Gdańsk, który jest przepiękną ilustracją w ogóle tego rozwoju tej myśli architektoniczno-historycznej, gdzie z jednej strony widzimy replikę, tą kopię, a z drugiej strony totalną retrowersję na wyspie Spichrzów. Też Państwa tam wysyłamy na spacer, jeszcze ktoś nie był. Fascynujący proces społeczny i miastotwórczy się tam odbywa. No a w Elblągu już w najbliższej przyszłości zostanie zakończona jakby ta cała wielka historia, ponieważ retrowersja elbląska, tu zresztą widzimy moim zdaniem chyba najładniejszą z tych nowych kamienic. To jest akurat rekonstrukcja fasady. Tak, w tej elbląskiej retrowersji. Natomiast historia jeszcze parę lat będzie zmierzała w stronę mety, ponieważ zbliżamy się do rzeki Elbląg i zbliżamy się do elbląskiej wyspy Spichrzów, gdzie świeżo rozstrzygnięty konkurs architektoniczny tak prezentuje coś, co już za kilka lat będzie stało, bo to już ruszyło w tej chwili. I to jest centrum outsourcingowe BPO, które bardzo dobrze sprzedaje się powierzchnia biurowa na szczęście w tych planowanych na razie jeszcze budynkach. I ona zamknie tą retrowersję w sensie wizualnym, bo to będzie budowane vis-a-vis Starego Miasta po drugiej stronie rzeki Elbląg właśnie. Także myślę, że warto jechać dziś, warto przeczytać w Architektura and Business, zobaczyć to na własne oczy i pewnie warto wrócić za kilka lat, żeby zobaczyć ten projekt już całkowicie ukończony. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Ja jeśli mogę jeszcze prosić, bo okazało się, że trochę nam się udało czasu wygospodarować, więc jeżeli byli Państwo albo jeszcze kontynuować prezentację, opowiedzieć troszkę więcej o projekcie, ale pojawiły się też głosy z publiczności, czy możemy ewentualnie zadać kilka pytań co do projektu. Oczywiście. Super. Jeśli można, ja na temat przyszłości takie pytanie.
Jakie nadzieje wiąże Elbląg z przekopem Mierzei Wiślanej? Czy staniecie się znowu wspaniałym portem? Czy w ogóle, jaki macie stosunek w ogóle do tego przedsięwzięcia? To jest w sumie ciekawe, jesteście emblożanami, tak? Trzeba powiedzieć, chyba tak. Więc no macie chyba jakiś albo ciepły, albo może nie najcieplejszy stosunek do tego całego przedsięwzięcia. Ja chętnie odpowiem, bo poza tym, że urodziłem się w Elblągu i złapałem do niego trochę dystansu, bo teraz mieszkam w Krakowie całe dorosłe życie, pisałem pracę dyplomową pod tytułem Logistyka portu morskiego, na przykładzie portu w Gdyni. Więc chciałbym dać odpór kolportowanym w mediach dość powszechnie różnym heheszkom na temat przekopu i Elbląga, bo oczywiście tutaj jedno zdanie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak pracowałem dla Gdańska, przekop Elbląga wydawał się absurdalny. Jak pisałem strategię Elbląga, absurdalnym być przestał. Elbląg oczywiście nie jest inicjatorem tej inwestycji. Nikt Elbląga o zdanie nie pytał, czy tego chce. Natomiast skoro kopią i będzie, to i tak musimy z tego skorzystać. I świadomie mówię my, bo co prawda nie mieszkam w Elblągu, ale bardzo gorąco mu kibicuję i dopinguję. I ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, za kilka lat wszystkim, którzy się śmiali, będzie totalnie okropnie łyso. Ponieważ w Elblągu, który dlatego jest tutaj na tym kongresie, który nazywa się Regeneracja Miast Przemysłowych, oprócz tej odbudowanej w stylu retrowersji starówki, istnieje gigantyczna strefa przemysłowa, która też pozostała po tradycji przedwojennej, gdzie Elbląg był jednym z najbardziej prężnych miast przemysłowych Niemiec, plus wschodnich, ze stoczniami, zakładami okrętowymi i tak dalej. I to wszystko dalej działa. Trochę to się pozmieniało, natomiast w elbląskim porcie, który koncentruje uwagę telewidzów i wszystko, na wszystkim znających się Polaków, na piłce nożnej, na logistyce portu morskiego i tak dalej. Kilka dni temu w TVN-ie był wyemitowany materiał prześmiewczy o Elblągu, żenujący, z taką tezą, żeby pokazać miasto, w którym mieszkają sami żule, którzy popierają rządzącą partię polityczną. Albo żeby obśmiać, dziennikarz TVN-u się wręcz śmiał do mikrofonu, zadając pytanie wiceprezydentowi. Całkowity brak kultury i obiektywizmu dobrej roboty dziennikarskiej, ponieważ pokazano wyłącznie złe strony i absurd przekopu. A to nie jest tak do końca, ponieważ jeżeli inwestor dzisiaj z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na przykład chciałby kupić sobie nabrzeże z halą fabryczną w Elblągu, to jej nie kupi, bo wszystko jest zajęte. Bo wszyscy wiedzą, że za chwilę to będzie port morski, którym będzie można transportować 100-metrowej długości konstrukcję drogą wodną. Wielkie gabaryty, które nie pojadą lądem. I my oczywiście dyskutujemy na bieżąco z Elblągiem, jak to się wszystko skończy, bo nie wiadomo dokładnie. Tu nie ma jakiegoś super biznesplanu napisanego. To jest polityczna rzecz. Natomiast Elbląg dostaje ją w prezencie. To się zbiegnie w czasie z inwestycją na Wyspie Spichrzów i ja obstawiam, że za dekadę Elbląg będzie najfajniejszym polskim miastem, albo przynajmniej jednym z najfajniejszych, bo miasto śródlądowe, do którego wraca port morski, wiecie, jakie są miasta portowe, są magiczne. I w tym momencie na rzece Elbląg już działa strategia, którą współtworzyliśmy, to znaczy pojawiają się pierwsze pływające jednostki, wraca na tą rzekę życie, zaczyna się dziać, a pamiętajmy o tym, że z Elbląga wypływają fenomenalne statki na kanał Elbląsko-Ostrucki, który jest jedną z najbardziej intrygujących atrakcji turystycznych i zabytków hydrotechniki na świecie. Więc naprawdę przed nami dekada Elbląga i ten przekop no, tylko pomoże, nie zaszkodzi. Dziękuję bardzo za wyczerpującą niezwykle odpowiedź i opowieść o Elblągu, o zmianach, które w tym mieście zachodzą. Rozumiem, że to dla nas będzie kolejny obowiązkowy punkt na nie tylko wakacyjnej trasie wycieczkowej. Ja zapytam się, czy jeszcze mamy ewentualnie jakieś pytania. Widzę, że mamy. Temat gorący. Dziękuję bardzo. Ponieważ mówimy o regeneracji miast i tutaj skupiamy się na regeneracji tego dziedzictwa kulturowego, odtworzeniu starówki, ale mamy zupełnie inne wyzwania w tej chwili w XXI wieku. I ja chciałam zapytać, czy myśląc o odtwarzaniu struktur urbanistycznych i architektury, tych nawiązujących do przeszłości, to czy brane są pod uwagę na przykład usługi ekosystemowe i błękitno-zielona infrastruktura i zupełnie inne podejście do kształtowania tego bądź co bądź śródmieścia, które jest bardzo narażone w tej chwili i na miejską wyspę ciepła, i na powodzie błyskawiczne i tak dalej. Czy ten aspekt tych nowych wyzwań jest brany pod uwagę przy retrowersji?
Sama retrowersja, sam ten program został sformułowany jeszcze w latach 80., także jeżeli chodzi o sam ten obszar zabudowania Starego Miasta, to celowo nadbrzeże jeszcze nie zostało zabudowane ani z jednej, ani z drugiej strony. Z drugiej strony widzimy tę wyspę z Pikszów i takie dyskusje są, natomiast jaka będzie realizacja, jakie będą plany, ale nie bez powodu, to idzie od tej strony, są takie poszczególne kwartały, dochodzą w stronę rzeki. I to zwrócenie się miasta w stronę rzeki oczywiście będzie celem i to wszystko, co w związku z tym się wiąże, czyli ta błękitno-zielona infrastruktura, na pewno też. Ja dodam od siebie jeszcze, że ważna jest też specyfika Elbląga, bo retrowersja rzeczywiście nie zawierała w sobie postulatów współczesnych, i na pewno trzeba na bieżąco to wszystko uzupełniać. Natomiast Elbląg jest o tyle specyficzny, że jest niezwykle ciekawie położony w sensie geologicznym. To znaczy jest na krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej. Jest z wszystkich stron otoczony zielenią. Jest jeden z największych lasów miejskich w Polsce, Bażantarnia, na terenie miasta położony. To jest takie zielone płuca stanowi. A żeby było zabawniej z samą retrowersją, to ona się kończy. Ona nie jest otoczona miastem z wszystkich stron. Tuż za wyspą z Pikszów Elbląską tak, zaczyna się sawanna, Żuławy Wiślane, czyli oddychająca zielenią ziemia. Jeszcze widzę jedno pytanie. Ale problem z powodziami, flash flood, i cofka i generalnie te uwarunkowania właśnie hydrogeologiczne jednak w zestawieniu ze zmianami klimatu i przejaskrawieniem się zjawisk powodowych są mocno jakby skorelowane. W związku z tym otoczenie otoczeniem, a zwarta tkanka zabudowy, to ona generuje właśnie przez swoje uszczelnienie i przez swoją zwartość problematykę zalewania. I według mojej wiedzy jednak problematyka zalewania Elbląga również występuje. Więc faktycznie tutaj do pytania koleżanki jednak nie czuję się usatysfakcjonowana odpowiedzią. Czy jednak wykorzystujecie Państwo to, że proces nie jest skończony? Bo zabudowa na brzeżu to jest jedna sprawa. Proszę nie mylić pojęć. Błękitno-zielona infrastruktura to nie jest miasto zwrócone frontem do wody. To są dwie różne rzeczy. Więc czy wykorzystujecie Państwo jednak tą okazję, którą jest retrowersja jako proces jeszcze nieskończony, do tego, żeby jednak na ostatniej prostej może ten odpowiedni zwrot w dobrą stronę zrobić, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra okazja. Ja myślę, że to będzie bardzo trudne, żeby odpowiedzieć w sposób satysfakcjonujący, bo ja odpowiem krótko. Nie ma takich planów, moim zdaniem. Z mojej wiedzy wynika, że jest przekop i pogłębiony tor wodny, obrotnica i takie różne zjawiska związane z tym, żeby tam pływały statki. Natomiast cofka jest olbrzymim zagrożeniem dla Elbląga, nie tylko dla Elbląga, dla wszystkich miast nadbałtyckich. Tuż obok mamy jedyną polską depresję. To jest bardzo trudny rejon. Ja mogę tylko powiedzieć, że z mojej perspektywy cała nadzieja w projektach w makroskali, ponieważ ja pilnie obserwuję rodzącą się dyskusję na temat epickiej, i być może z tym Państwa zostawię, bo w Szwecji dostrzegłem koncept budowy gigantycznej śluzy na Wielkim i Małym Sundzie, żeby cały Bałtyk odciąć od Morza Północnego i uratować za jednym zamachem wszystkie miasta nadmorskie, z Gdańskiem, Elblągiem i Sankt Petersburgiem i Sztokholmem włącznie. Czy to jest możliwe, czy do tego dojdzie, nie wiemy tego, bo za to się jeszcze nie wzięli obliczeniowcy i specjaliści od pieniędzy i inżynierowie. Natomiast ta idea jakby nie brzmiała górnolotnie i może niemożliwie. Ja osobiście uważam, że ona jest realistyczna w obecnych czasach, przy obecnych technologiach. Także może w ten sposób cofniemy cofkę. No, obecne kwartały na pewno są jakby budowane i właściwie już są kończone bez uwzględnienia tego akurat problemu. Ja też dziękuję bardzo za pytanie. Rozumiem, że to temat chyba gorący współcześnie, w Łodzi na pewno bardzo na czasie również. Dziękuję bardzo za prezentację. Dziękuję. Adrianna Rążewska-Kotyńska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria L oraz Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny Eskadra Open oraz organizator Open Eyes Economy Summit.